Cześć, tutaj Hilpiter, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Kariery AC Milan. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział pierwszej części tej przygody, zapraszam teraz na nadrobienie zaległości, gdyż dzisiaj ruszamy z dalszą częścią sezonu. Oczywiście przypominam, że mamy wielkie problemy finansowe, więc musieliśmy sprzedać wielu zawodników. Dodatkowo mieliśmy bana transferowego, więc nie mogliśmy nikogo kupić. Na następne okienko transferowe mamy ograniczenia, zaledwie 10 milionów euro możemy wydać przez to okienko, nie licząc tego, kogo sprzedamy. No i teraz doszła jedna bardzo ważna sprawa, bo oczywiście mamy jednego skauta we Włoszech, który szuka nam nowych gwiazd, ale zarząd pozwolił mi wysłać dwóch dodatkowych skautów do dwóch krajów mojego wyboru i będę mógł z tych krajów zatrudnić maksymalnie jednego, więc jednego z jednego kraju i jednego z drugiego kraju do szkółki i potem promować go do zespołu, znaczy inaczej, do szkółki będę mógł brać każdego, ale kontrakt będę mógł podpisać tylko i wyłącznie z jednym piłkarzem z jednego właśnie kraju. Zobaczmy może, jakie to są kraje. Więc nasz główny scout jest wysłany do Włoch i stąd możemy brać nieograniczoną liczbę zawodników, jeżeli chodzi o Włochów, ale wysłałem jednego scouta do Brazylii, bo wiadomo, Milan ma duże tradycje piłkarzy brazylijskich, wiadomo, Kaká, Dida, Serginho, tych zawodników było dosyć sporo. No i wysłałem też jednego piłkarzy do Portugalii, wiadomo, Rui Costa też był bardzo ważnym zawodnikiem swojego czasu w AC Milan, no i też jednego Portugalczyka przez najbliższe 3 miesiące będę mógł tutaj zatrudnić. No a teraz już ruszamy na następne spotkanie Serie A. Ale zanim to spotkanie nadejdzie, to jeszcze mamy jeden, a właściwie może nawet i dwa, zobaczymy. Mamy na pewno jeden trening, na razie jak widać nikt tutaj się nie rozwija na tyle dobrze, ile by mógł. No i tak jak podejrzewałem, jeszcze jeden trening przed spotkaniem z Udinese uda nam się załatwić. No Udinese to już nie jest ten sam zespół co kiedyś, kiedy grał tam Di Natale, kiedy grał tam jeszcze nawet Zieliński, no teraz Muriel tam jest chyba królem. No zobaczymy, przed nami spotkanie z Udinese. Trzecia kolejka, oczywiście w poprzednim spotkaniu przegraliśmy z Neapolem, ale mam nadzieję, że teraz będzie o wiele lepiej. No i cóż, do tego spotkania podchodzimy w niezmienionym składzie. Tutaj wypada wspomnieć, że Gomez powoli się kuruje. Więc to jest dobra informacja. Montolivo właśnie w sumie może Mauri zagra zamiast Bertolacciego. Wstawimy tutaj i może doświadczenie Montolivo. Może to jest ten zawodnik, którego nam brakuje w środku pola. On zagra od początku tego spotkania. No i powracamy na San Siro, na nasz stadion. Bardzo ładny stadion, jednakże ja nadal czekam na te ujęcia Złotu Ptaka. Jednym z celów przejścia na nowy stadion w karierze było to, że będę mógł ciekawsze ujęcia, bo na Anfield, wiadomo, ujęcia były bardzo takie sztampowe, a na San Siro jednak oczekuję troszkę tego urozmaicenia. Przynajmniej są oprawy bardzo ładne i to mnie cieszy. Jednakże oprawy oprawami, Montolivo rozpoczyna po raz pierwszy od pierwszej minuty, no i mam nadzieję, że to przyniesie nam dobry rezultat i zwycięstwo nad zespołem z Udinese. O, pierwsza. No i co? I karny! Pierwsza szarża. I De Sciglio tutaj sfaulował piłkarza gości na skraju pola karnego. To chyba było na linii. Zobaczmy jeszcze raz. No tak, to była linia. Ogromny pech. Nawet nie chciałem tego tak wykonać, ale okej. Tero. Czy to będzie jego moment? Tero! No i pod poprzeczkę. Pewny strzał. No i mała niespodzianka, Udinese prowadzi od czwartej minuty. Nie jest dobrze. Szansa dla Udinese na drugiego gola, ale teraz jednak strzał był zbyt lekki. Donnarumma z łatwością sobie z nim poradził. Dzięty w kleszcze Locatelli, ale się przepchnął młody zawodnik naszej drużyny. Oj, teraz został podcięty. Ale piłka nadal w grze i Abate przed szansą. I broni ten strzał golkiper Udinese. Niang. Gramy dobrze, szeroko. Teraz zejście do środka, Niang. Locatelli z szansą. Kolejna parada karny Zisa. Suso. Piłka na okolice 11 metra i piłka ponownie po rękach karny Zisa wychodzi narożny. Aktualnie nasza gra nie jest najgorsza, brakuje ewidentnie szczęścia. Karnezis gra naprawdę bardzo dobry mecz. Dobre przejęcie, teraz Lapadula, Suso. Suso, dobrze do Locatellego, ten szuka podaniem Nianga. Piłka u Francuza, Niang do środka, za plecy do Mauriego. Brakuje tutaj dokładności, spokoju.
No dobra, musimy teraz po prostu zaryzykować. Gdzie jest ta formacja ofensywna 4-3-3? Jej teraz potrzebujemy jak nic. O właśnie. Więc tak, Mauri. Montolivo zejdzie, bo jest tutaj potrzebny Mastur może. O, to jest ciekawostka. Bertolacci. I Antonellego wstawimy zamiast chyba Suso. Wstawimy go na lewą stronę. Young przyjdzie na prawą. No i zobaczymy, jak ta formacja zadziała. De Paul. Piłka trafia teraz do Widmera. Widmer na wślizgu. Teraz Donnarumma to przechwycił, tak. No i Antonelli. Jakaś nadzieja. La Padula. Teraz piłka do Nianga. Niang. Pojawia się szansa dla Nianga i on ją wykorzystał. 1-1, 85. minuta. Nadal walczymy o zwycięstwo. No teraz podłączenie się do tej akcji Nianga było wzorowe. No, wszedł w wolną strefę, wykorzystał tę sytuację. Jest 1-1. Teraz Niang. Ach, to brakło szczęścia. Teraz zobaczmy. Faul na De Sciglio. Ostatni rzut wolny należy do nas. Locatelli. Dośrodkowanie w pole karne na Nianga. Nie sięgnął piłki Nianga, był niekryty. Niestety tylko 1-1. I jeden punkt z tego spotkania trafia do Mediolanu. No cóż, moim zdaniem zasłużyliśmy na wygraną, szczególnie w tej pierwszej połowie, gdzie tam Karnezis miał ogrom szczęścia. Ale co mnie tutaj oceniać? Takie jest życie. Norma, o, proszę bardzo, wrócił do normy nasz rating menedżerski. Będziemy mieli teraz chyba raport zwiadowczy z Włoch. No bo tak gdzieś w środku miesiąca będziemy je mieli. Tylko za chwilę powinien się pojawić. Dziś koło chyba 15-16 dnia, czy koło 20, może nie wiem, coś koło tego ten raport się pojawia. Może jeszcze nie będzie raportu, bo mamy mecz z Sampdorią, no właśnie. Wpierw mecz z Sampdorią Genua, ekipą Karola Linettego. Zobaczmy, jak aktualnie po tych trzech spotkaniach Sampdoria się prezentuje na 17 miejsce, więc teoretycznie na papierze jesteśmy my faworytami. No ale to jest bardzo różna sprawa. Na to spotkanie wyjątkowo przygotuję troszkę inną taktykę, bo zagram dwoma napastnikami i tak jak mówiłem, Niang jest możliwy na napadzie. Suso kiedyś był ofensywnym pomocnikiem, zanim przyszedł tutaj. No nie ma tej pozycji, ale trudno. On właśnie lepiej chyba gra na tej właśnie pozycji ofensywnego pomocnika. Coś mi się wydaje, że jednak zamiast De Sciglio powinien Antonelli rozpocząć to spotkanie, a na ławkę damy Vangioniego zamiast Poliego, bo Poli nam się aktualnie nie nadaje. Już można nawet i Calabria zdjąć. Calabria zdejmijmy. Wejdzie tutaj jednak Poli. No i cóż, ten mecz będziemy grali w takim zestawieniu. No i przenosimy się na stadion Sampdorii. Sampdoria Milan, bardzo ważne spotkanie, gdyż ten mecz też może decydować o późniejszym rozrachunku co do tego, kto awansuje do europejskich pucharów, bo Sampdoria to na pewno bardzo silny zespół. Mówiłem wcześniej o tym Murielu, że Muriel stanowi siłę Udinese, ale pamiętam, że jednak Muriel opuścił Udinese i właśnie przeniósł się do Sampdorii, więc jak nie pierwszy mecz, to drugi będzie nam tutaj miał w swoim spotkaniu Luisa Muriela. No i właśnie jest na boisku Muriel. Za to nie ma tutaj Karola Linettego, ile dobrze widzę. No tych Polaków nie lubią, bo i nie grał Milik, Zieliński. Zielińskiego w ogóle nie było w kadrze, teraz Linettego nie ma w kadrze. Co za tragedia. Ale dobra, musimy to tylko i wyłącznie wykorzystać, że nie doceniają naszych piłkarzy. Na drugi raz będą pamiętali o Linetty. Piłka zagrana do Lapaduli, Lapadula, no i piłka w rękach Viviano. Montolivo, Locatelli. Bertolacci, zobaczmy na tę ruletę. Piłka do Abate i co? I niestety nawet nie było celnego uderzenia. Antonelli, Suso. Szukamy tutaj gry skrzydłami, ale kiedy ta gra dochodzi do skutku, wszystko psuje jednym podaniem Ignacio Abate. Lapadula, Abate w pressingu, teraz nasz zespół. O, i się udało! Się udało! I gol! To jest ten gegenpressing. Jurgen Klopp byłby naprawdę dumny z tego, co teraz zrobiliśmy. Zmusiliśmy do błędu piłkarzy Sampdorii. Proszę bardzo, no obrońcy nie grzeszą tutaj nadzwyczajną kontrolą piłki. Teraz to się tylko potwierdziło. Mbaye Niang strzela gola. Denis Pret. Wciąż były zawodnik Anderlechtu, Cigarini.
Pret, Palombo, strzał, blok, dobitka i nie będzie bramki po strzale Luisa Muriela. No, Muriel się urwał do norm obrony nogami. Bardzo ładna i kluczowa interwencja teraz naszego młodego bramkarza. Montolivo. Bertolacci, gdzie jest Antonelli? Dopiero teraz się pokazał Antonelli. Centra w pole karne, Niang troszkę zaspał. Ale jest jeszcze sytuacja, no i proszę bardzo, Sus miał naprawdę świetną okazję, ale broni Viviano. Muriel, ładna kombinacja, teraz gospodarzy. No ale strzał nadal jest niecelny, jeżeli chodzi o Muriela. Teraz Suso pokazuje się Gianluca Lapadula, Lapadula ucieka i jest faulowany. Ogromny błąd teraz obrony, musieli się radować faulem. Czy to jest szansa dla Suso? Zobaczmy, może jednak... Suso. Uwaga! Ajajaj. Ostatnie fragmenty pierwszej części i Sampdoria tutaj stara się strzelić bramkę do szatni, ale im się nie uda. 1-0, taki jest rezultat po pierwszej połowie. Teraz Lapadula, piękna piłka do Suso. Suso był zblokowany. Teraz dośrodkowanie, bardzo ładne, ale strzał Lapaduli prosto w ręce Viviano. No, mocny pressing teraz z kolei gospodarzy. Chcą chyba zrobić to, co my zrobiliśmy w pierwszej części. Zobaczmy, proszę bardzo. Donnarumma z problemami, ale wybija. Jeszcze piłka wraca. Jeszcze jest szansa i ponownie. Gianluigi, brawo. Sampdoria nie odpuszcza. Sampdoria ma okazję. Sampdoria strzela gola. A na listę strzelców wpisał się kto? Carbonero. Tak wskazuje napis na koszulce. Zobaczmy tę kombinację. Raz, dwa. Obrót i jeszcze strzał przy bliższym słupku. To akcja była tak dynamiczna, że aż nie zdążył zareagować odpowiednio Donnarumma. Trzeba teraz skontrować, pokazać, że nie odpuścimy. Zobaczmy, to sytuacja sam na sam. To jest Mbaye Niang i to jest pudło. Zrobimy trzy zmiany, zejdą z boiska Suso, Locatelli oraz Vangioni. Zobaczmy powtórkę tego strzału. No, co jak co, ale ja to podkręciłem. To miała być podkręcona piłka, ona w ogóle się nie podkręciła. Alvarez stara się tutaj wywieźć w pole naszych piłkarzy. 2-1, Fabio Quagliarella. Czapki z głów dla Alvareza, ale tutaj mi się wydaje, że tutaj Donnarumma mógł się zachować znacznie lepiej. No ale gol to gol i musimy odrabiać straty. Quagliarella, jeszcze jeden szturm byłego piłkarza Juventusu na bramkę i to będzie 3, nie. Donnarumma pięknie wybronił ten atak i co teraz? Ostatnie podrygi. Vangioni. Nadzieja w naszych napastnikach. Piłka zagrana ręką, sędzia tego nie widzi. Ostatnie momenty Sylwestry. Oby pressing coś przyniósł, ale nie przyniesie. Przegrywamy ten mecz. O ludzie, mieliśmy wszystko na tacy, mieliśmy sytuację Nianga, ale jej nie wykorzystaliśmy. No i w zemście strzelił gola Quagliarella. No i jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. Powinniśmy wygrać spotkanie z Udine, zremisowaliśmy. Powinniśmy wygrać spotkanie ze Sampdorią. No i w dupę. Not good. Ale jest na całe szczęście trening. Liczę, że Donnarumma się ogarnie, bo ten mecz nie był najlepszy w jego wykonaniu. Oczywiście wybronił tam jakieś sytuacje, ale przy jednej z bramek na pewno mógł się lepiej zachować. No i na koniec tego odcinka będziemy mieli jeszcze jeden raport z Włoch. I od razu widać, że ten raport już nie jest taki zadowalający jak poprzedni, bo w poprzednim to zawodnik za zawodnikiem tutaj się stawał super gwiazdą, a tu tak naprawdę żaden z nich się nie nadaje. No ale okej, teraz mieliśmy dwa w miarę takie luźne spotkania, bo przed nami zaraz jest Lazio, potem nadchodzi Fiorentina, a po Fiorentinie jest już Sassuolo. Zaraz też będzie i Juventus, i Inter dopiero w listopadzie, więc do tego momentu jeszcze będziemy mogli się rozkręcić, ale na dzisiaj to by było na tyle. Jak widzicie, nasz start w lidze nie jest wyśmienity, dopiero 15 pozycja w tabeli. Za nami takie potęgi jak Crotone, Pescara, Cagliari i Palermo. No cóż, musimy to naprawić. Mam nadzieję, że od następnego odcinka to będzie wyglądało znacznie lepiej. A teraz to by było na tyle. Kusiu, subskrybujcie na Pis. Out.